W tej części nagrań zajmiemy się praktycznym zastosowaniem reakcji utleniania redukcji. Zaczniemy od takiego prostego przykładu. W zlewce znajduje się wodny roztwór siarczanu 6 miedzi 2. Kiedy do wody dodamy kilka miligramów siarczanu 6 miedzi 2, to sól ta zaczyna dysocjować na kationy miedzi 2+ i aniony siarczanowe 6. Jony miedzi 2+ znajdujące się w roztworze nadają mu charakterystyczny niebieski kolor. Teraz do tak sporządzonego roztworu włóżmy drut cynkowy. Cynk jest metalem o stałym stanie skupienia i srebrzysto-szarym kolorze. Po jakimś czasie, od momentu włożenia cynku do wodnego roztworu siarczanu 6 miedzi 2, obserwujemy roztwarzanie się srebrzysto-szarego drutu i jednocześnie odkładanie się na nim brunatnego osadu. Dodatkowo możemy zaobserwować zanikanie niebieskiego zabarwienia roztworu. Zastanówmy się, czemu tak się stało. Z obserwacji naszego doświadczenia wynika, że w układzie powstaje nam jakiś nowy związek o stałym stanie skupienia. Jest to jakiś inny metal aniżeli cynk. Metalem o brunatnym zabarwieniu jest miedź. Pierwszym nasuwającym się wnioskiem z doświadczenia jest to, że cynk, skoro zanika nam srebrzysto-szary drut, roztwarza się, kosztem czego zaczyna wytrącać się metaliczna miedź. Cynk wypiera miedź z roztworu jej soli. W roztworze zaczynają zanikać jony miedzi 2+. Pojawiają się natomiast jony cynku 2+. Stąd też obserwowane odbarwienie roztworu. Jony cynku nie nadają barwy wodnemu roztworowi soli. Jeśli atom cynku wypiera jony miedzi z wodnego roztworu jej soli, to mówimy, że cynk jest aktywniejszym chemicznie metalem od miedzi. Produktem zachodzącej reakcji jest atom miedzi i siarczan 6 cynku 2. Zwróć uwagę na to, że atom cynku zmienia swój stopień utlenienia z zerowego na plus drugi. Ulega on procesowi utleniania. Natomiast miedź zmienia stopień utlenienia z plus drugiego na zerowy. Atom miedzi w tej reakcji redukuje się. W obu procesach elektrochemicznych udział biorą dwa elektrony, więc współczynniki stechiometryczne równania reakcji chemicznej są ustalone. Siarczan 6 miedzi 2 w przedstawionym procesie jest utleniaczem. Natomiast metaliczny cynk jest reduktorem. To, czy dany metal wyprze inny metal z roztworu jego soli, jest związane z aktywnością chemiczną tych metali. Im większa aktywność danego metalu, tym większa jego zdolność do oddawania elektronów. Możemy to poniekąd połączyć z wartością elektrojemności, czyli zdolnością do oddawania elektronów. Im większa aktywność chemiczna, tym mniejsza wartość elektrojemności. Metal bardziej aktywny chemicznie, metal o mniejszej wartości elektrojemności, wyprze metal mniej aktywny, metal o wyższej wartości elektrojemności z roztworu jego soli. O tym, który metal jest bardziej aktywny chemicznie, mówi nam szereg aktywności metali. W takim szeregu metale są ustawione od tych najbardziej aktywnych do metali najmniej aktywnych. Im wyżej w szeregu aktywności znajduje się dany metal, tym łatwiej będzie on się utleniał. A co za tym idzie, jest on silniejszym reduktorem i jest aktywniejszy chemicznie. Natomiast im niżej w szeregu aktywności znajduje się dany metal, tym łatwiej ulega on reakcji redukcji. A co za tym idzie, jest silniejszym utleniaczem i jest mniej aktywny chemicznie. Spójrz, w szeregu aktywności metali cynk znajduje się powyżej miedzi. Podpowiada nam to, że cynk jest metalem bardziej aktywnym chemicznie od miedzi i wyprze miedź z roztworu jej soli. Dodatkowo spójrzmy na elektrojemność tych dwóch metali. Elektrojemność miedzi wynosi 1,9. Natomiast elektrojemność cynku wynosi 1,6. Atom miedzi ma większą zdolność do przyciągania elektronów, dlatego też
przyciągnie on dwa elektrony walencyjne atomu cynku, w wyniku czego miedź wytrąca się z roztworu, natomiast metaliczny cynk zaczyna przechodzić do roztworu w postaci jonów, co też zaobserwowaliśmy w naszym doświadczeniu.